Usunęliśmy płatność na 2014, z czego nie byłem zadowolony, bo to kolejne 2020, które nam uciekły z inwestycji. Według oceny działu IP no nie ma szansy, żeby zdążyć i z pełnym projektem. A czy inaczej, 99% że nie zdążą. Po prostu nie chciałbym, żeby nam to powiedzieli, że nie zdążą zrobić projektu na przykład w październiku i pieniędzy już tak nie zdążymy przesunąć. Płatność jest przesunięta na 2014 i z tego względu najpierw remontowana część, a nie budowana. Ponieważ nie wiadomo, kiedy skończą dokumentację w 2014. No tak niestety trwają te dokumentacje. Nie wiem dlaczego. Przyznam szczerze, jak rozmawiam z Filipem, to często mi się wydaje, że to jest jakiś matryk, że jednostka miejska ma problem z dokumentacją w ciągu pół roku. No ale tak jest. Ktoś z Państwa ma Krzysiu? Już nieaktualny. Rozumiem, że niechcący wyjaśniłem. Czyli jakieś jeszcze uwagi, Szanowni Państwo, wnioski. Proszę Państwa, jest za przyjęciem uchwały proponowanej. Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 355. I to jest projekt zarządu, który wzbudzi znowu uśmiech u Państwa. Szanowni Państwo, pamiętacie uchwałę w poprzedniej sesji, gdzie było na odsetki złoty 97? Przepraszam, proszę o ciszę. To jest dokładnie zmiana tej uchwały. Ponieważ otrzymaliśmy pismo, czy mamy skorygować do pełnego 1 złotego, ponieważ nie można podejmować uchwał grosza. W związku z czym zarząd przygotował projekt uchwały poprawiający tamtą uchwałę do pełnych 2 złotych. Jakieś pytania istotne? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Pokazanie dzielnicy. Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała przyjęta. Zaznaczymy, bo z komentarzem. Nie wiem, ale wiem, że Tak naprawdę zastanawialiśmy się, co by było, gdybyśmy tej uchwały nie przyjęli. No, to by była bardzo ciekawa sytuacja. Tym bardziej, że przypominam, nie my spóźniliśmy płatność, tylko gdzieś wszędzie płacę. Druk numer 356, jest to ponownie projekt zarządu. Paragraf 1 zmienia się realizatora zadań priorytetowych na 2012. Chodzi o dwa zadania, które tak naprawdę zostały już wykonane. To są zawilgocenia w gimnazjum 20 likwidowane i wymiana termoregulatorów w Harcówce. Mówiąc wprost, od 3 miesięcy zarząd pytał pana inspektora Zeo, czy trzeba podjąć uchwałę o zmianie, skoro zmienił się właściciel szkoły, a jednostka, ta szkoła jest samo bilansująca się, sama się rozlicza. Pan inspektor ciągle twierdził, że nie, ponieważ prace są już wykonywane i teraz nie mają jak zapłacić pieniędzy, bo obudzili się, że przecież to już nie oni są realizatorem, tylko szkoła. No i to jest porządkująca uchwała, napisali, w końcu napisali do nas inny inspektor, bo nasz inspektor już jest na chorobowym, za 2 miesiące przychodzi na emeryturę. Całe szczęście. Mówię to z pełną świadomością, że nagrywamy to. Szanowni Państwo, no nic gorszego nas nie mogło spotkać, jak dotychczasowy pan inspektor zawalił większość spraw w dzielnicy. Mamy sytuację, gdzie dostaliśmy pismo, czy zgadzamy się zgodnie z rozporządzeniem pana prezydenta, że zadania nowe, wszystkie wprowadzone na ten rok, będą płacone w 2013. Odpowiedziałem, że nie zgadzam się na finansowanie z budżetu 2013 i ciekawe, co zrobią, dlatego że te zadania już są wykonane, tylko nie zapłacone. Również dotyczy to tych zadań. Ja wyraziłem, że się nie zgadzam, dlatego że budżet na 2013 został rozdysponowany w czerwcu, czy tam we wrześniu, tak? W związku z tym niech robią co chcą. Pewnie i tak ściągną z nas te pieniądze, natomiast skąd to nie wiem, z jakiego zadania. Będziemy się martwić w przyszłym roku. Czy do samego projektu uchwały ktoś ma jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za uchwałą proponowaną w mojej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 357.
Ponownie uchwała Wysokiej Zarządu. Szanowni Państwo, pamiętacie Państwo, jak na Komisji Infrastruktury, mówię to do Komisji teraz szczególnie, Marku, mówię to szczególnie do Komisji Infrastruktury, ustaliliśmy na Komisji, że już nie będziemy tej uchwały podejmować w listopadzie, tylko w grudniu. Natomiast po konsultacjach z kolei, no w grudniu jak ją podejmiemy, to nie wiadomo, czy wejdzie w pierwszej poprawce do budżetu miasta, dlatego że pierwsza poprawka do budżetu miasta może być już nawet w styczniu. Zależy nam na czasie. Tak naprawdę ta uchwała to jest tylko uchwała, która musi być, bo mamy to zadanie na uchwale o inwestycjach, no, ale musi być wpisana do WPF-u, bo jest rozłożona. No, żeby nie zwoływać Komisji Infrastruktury, zarząd w porozumieniu z przewodniczącym mi jeszcze wtedy obojgiem porozumiał się, że stworzymy ten projekt uchwały. No, zamiast komisji po prostu zarząd go przygotował. I jak Państwo widzicie, w 2013 jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania w 2014. Chodzi oczywiście o chodnik wzdłuż ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Kamedulskiej do ulicy Pajęczej. Żeby Państwu jeszcze tak uzmysłowić, jak to jest z tym projektowaniem, nie wiem, kto ze mną był wtedy w Zikicie, ale chyba kilka osób na temat uzgodnień przy ulicy Wodociągowej mieliśmy kiedyś. Do dziś nie ma jeszcze uzgodnień danych przez Wodociągi. Tyle to trwa. Więc tutaj również jest takie ryzyko, chociaż małe, ale dadzą nam znać spore, dlaczego zmienimy tą uchwałę, gdyby również nie dało się tego sfinansować w 2013, to będziemy zmieniać uchwałę i finansowanie na kolejny rok i wykonanie jeszcze dalej. No tyle. To jakieś pytania, uwagi? Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo potrzebne, bardzo mi skoro, że to uchwała dzisiaj na posiedzenie. Tam było dużo wypadków, jest dużo lęku rodziców, dzieci. Dziękuję za tą uchwałę. Szanowni Państwo, kto jest Państwa za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 358, ponownie projekt zarządu. No i tutaj może będzie dłuższa dyskusja, zaskoczy Państwa ten zarząd. Paragraf 1. Przenosi się środki w kwocie 45 tysięcy złotych z zadania na 2013 rok oświetlenie ulic w dzielnicy według wskazań dzielnicy i przeznacza się je na nowe zadanie. Modernizacja boiska przy szkole 31, współfinansowanie zadania powierzonego 39 500 i modernizacja piłk uchwytów na boisku przy szkole 32 realizacja rosyjska. Szanowni Państwo, pamiętacie Państwo, w priorytetowej uchwale mieliśmy 65 tysięcy na oświetlenie. Żeby to było, spróbuję to krótko wytłumaczyć. Skoro niejako jesteśmy zmuszeni wydać aż około 200 tysięcy po stronie inwestycji na oświetlenie, zarząd stanął na stanowisku, no ale już przesadą byłoby, jakbyśmy wydali 265 tysięcy. W związku z powyższym, no jakby chcemy uwolnić środki w priorytetach i wzięliśmy tak. Mieliśmy z rezerwy dofinansowywać to wojsko. Uznaliśmy, że rezerwę lepiej zachować, a dofinansować teraz, bo rezerwę jeszcze będziemy mogli sobie podzielić w lutym, w marcu, do czerwca. No i przy okazji, no jest zapomniana taka rzecz. Mamy wycenę z ZIS-u od bodajże maja tego roku, czy czerwca. Tam przy 32, no nie zostało to dobrze zrobione. Tam dwa piłkochwyty nie zeszły się razem, że tak powiem, prawie jak autostrady w Polsce często. W związku z powyższym po prostu chodzi o uzupełnienie tych piłkochwytów i w tej wycenie od razu ZIS-a umieścił wymianę jakichś siatek zniszczonych na tych piłkochwytach już istniejących, które mają kilka lat. W jednym zadaniu chcemy to zrobić. I dlatego chcieliśmy to z tego 40, jakby 39,5, tu 5,5, żeby łącznie dawało kwotę 45 tysięcy, dlatego że będzie tam jeszcze na tym zadaniu zostaje 20 tysięcy, ale ja nie w tym momencie o nich, bo one tam zostają. Później w wolnych wnioskach powiemy, na co byśmy widzieli ewentualnie po 20 tysięcy, ale czekamy na odpowiedzi na pisma z ZIKIT-u. Mówiąc krótko, no szanse tego boiska przy 31 są bardzo duże na wykonanie. Resztę zobowiązuje się cały czas pan dyrektor ZIS-u dofinansować przy tym boisku. No i na ten moment się nie zdarzy. Proszę bardzo, Krzysztof. Jedno pytanie, skąd się ta kwota wzięła? Ona jest z powietrza, dlatego że
dlatego powiadam szczerze, dlatego że nieważne ile damy na to wojsko i tak teraz łącznie będzie około 60 tysięcy, z nic będzie musiał dopłacić na poziomie, myślę, 30 do 50. Musi wygospodarować swoje środki. Skąd się to wzięło, że troszeczkę więcej zarząd proponuje niż początkowo sądziliśmy. Sprawdziłem kosztorys z wojska przy 32. Przekroczył on 100 tysięcy złotych, to małe wojsko. To wojsko tu będzie o podobnych parametrach. Małe wojsko, nie, bo to chodzi o małe wielofunkcyjne. Ale mamy nadzieję, że to już ZIS nie gospodaruje i jeżeli ZIS wygospodaruje mocno i wyda tylko 20-30 tysięcy, no to ich oszczędność, a będą musieli wydać drugie tyle, no to też fajnie. Natomiast mamy zobowiązanie od pana dyrektora równie owocnej pomocy przy wojsku przy szkole 48. I mam nadzieję, że to wojsko równie szybko będziemy realizować. No, trochę z powietrza. Chcemy, żeby ZIS naprawdę to dofinansował, a nie chcielibyśmy się rozbić o ścianę, że damy 10 tysięcy mniej i ZIS powie, a trochę za mało, daliście, jednak wam nie damy. Nie? No, stąd zarząd wyszedł stanął na stanowisku, że skoro uwalniamy te środki, a pamiętajmy, to też inwestycja. Madzia. Czy już wiemy, jakie są szanse ewentualnego właśnie tego albo modernizacji, albo przebudowy całego tego wojska na 40 tysiące? Nie, no ja byłem umówiony z panem inspektorem w poniedziałek, wtorek miał dzwonić, że jedziemy. Nie zadzwonił, rozumiem, że czy się mu przypomnę jutro. Nie, mamy jechać i zrobić wizję lokalną. Będzie, ja mówiłem, pytał mnie Kuba, powiadał mnie ciebie i Kuba, już. No tu już się muszę dopasować do jakiegoś inspektora, który przyjedzie, bo zresztą kierownik inwestycji przyjedzie. Na 48, obejrzymy, będziemy się zastanawiać, ile to kosztuje. To proszę o informację. Dobrze. Chcemy prosić o informację. Dobrze. Jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Marcin. Jeszcze pytanie dotyczące tej szkoły 31. Ta deklaracja współfinansowania projektu jest taką wiążącą, tak? To jest deklaracja, którą pan dyrektor wyraził do mnie, jak do Andrzeja Abranka w rozmowie, a pan kierownik inwestycji potwierdził, że pan dyrektor wydał polecenie, aby współfinansować to zadanie. My papieru o ścianę do żadnego nie mamy. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że ZIS może przyjąć to zadanie za nasze pieniądze i nie dopłacić, a zrealizować w połowie. Bo albo zaczną i zrobią i muszą dopłacić, albo w ogóle nie zaczną, to będziemy te środki wszystkie z tego wojska przesuwać. Natomiast wiemy, jak mamy ze sportem, że... Znaczy inaczej, no. Ja to przyjmuję jako pewnego rodzaju dobrą monetę. Pan dyrektor nam odrzucił dwukrotnie wnioski, które kierowaliśmy, prawda, jako rada o inwestycje sportowe różne tam. I dwukrotnie, po dwóch sesjach, wszystkie wnioski zostały odrzucone. Więc ja pojechałem na rozmowę w cztery oczy i pół godziny przegadaliśmy, że no niech w taki sposób pomoże nam wydać te nasze pieniądze na sport, bo za moment ich mówię, nie wymyślimy. No i zaproponowaliśmy, zresztą po rozmowie też w Komisji Sportu, że był taki pomysł Polska 31. Poszedłem do pani dyrektor, wyraziła wielką ochotę. No, zresztą się dziwiłbym, jakby nie wyraziła. No bo tutaj nie ma Polska, jest tragedia. Jest tu tragedia, jest tutaj sporo tych szkół, sporo tych dzieciaków. Nie, sala jest największa. Dobrze, Łukasz. Pytanie takie, czy 48 metrów było wiadomo, co i jak by to kosztowało, czy jest szansa chociaż projektowanie rozpocząć w tym roku? To znaczy, no powiedziałem przed momentem, że jestem lada dzień umówiony z kierownikiem działu inwestycji. Jest szansa i ja dlaczego od początku myślałem, że wydać mniej i zostawić. Ale jak on mi powiedział, że prawdopodobnie z jego pamięci taki projekt będzie kosztował 3 do 5 tysięcy, to ja sądzę, że nie będę sprzeciwu, żeby z rezerwy to i projekt zrobić jeszcze w przyszłym roku. Dlatego właśnie ratujemy rezerwę. Mamy ją cały czas dość przyzwoitą, 42,5 tysiące złotych mamy na rezerwie. A nie będziemy musieli już dokładać z niej do tych rzeczy, które planowaliśmy wcześniej. Czy jeszcze jakieś pytania? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 3.